Nie, mam z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porobimy parę time walków. Porobimy sobie też delwy, ale to zobaczymy, czy podzielimy sobie filmik, czy ogólnie tutaj połączymy wszystko naraz, albo na przykład porobimy sobie najpierw w jednym time walk i heroiki, lub też może jakieś na mythic plusy się złapiemy. Nie będę ukrywał, ja tu nie mam jakiegoś tutaj super item levelu na mythic plusy, bo ja tutaj maksymalnie będę miał 5 item level 579. Tam pewnie już latają, wiecie, z dużo, dużo lepszym gearem. Pojawił się też nam nowy world boss, który jest dokładnie w tym miejscu tutaj, w tym miejscu, gdzie możemy go zbijać. To jest dokładnie, już wam pokażę, który world bossik. Szuraj? Chyba szuraj, jak dobrze pamiętam. Tak, budki tu leciał, tak. I te budki mi też tutaj poleciały. W Secret Heist, więc zawsze jakiś taki fajny propsik. Do tego może nawet sobie zboostujemy, bo ja tam, wiecie, nie będę miał jakiegoś tam item levelu, a te valor pointy sobie robił po malutku, więc może to jest chyba w sumie taki jeden z fajniejszych itemów, więc ja wiem, że niektórzy powiedzą, a robisz głupotę, nie rób tego i tak dalej, ale wiecie, ja to robię po prostu tak na pewnym chillaucie, więc no właśnie, no upgrade'owałem troszeczkę, więc zawsze coś może lepiej. Teraz w międzyczasie, jak będziemy czekać, no porobimy sobie parę kościków, więc już tutaj działamy. Bo te world questy też coś tam robię, zresztą nie tylko, o, blood token zaraz 500, aha, czy już nie mogę przekroczyć blood tokenów? Kurde, to, że oni dali te ograniczenia, blood token, mam 625 blood tokenów, a brakuje mi jeszcze, a 50, aha, okej, ale dziwny ten cap, ale czasem tak bywa. Zalecimy sobie może jakiś tam trinket, to będzie jeszcze fajny. Porobimy z ten world quest, zresztą, nie, muszę tam potem oddać tego world questa. Zobaczymy, jak nas napisze. A w sumie w międzyczasie też możemy się zapisać się tutaj. Nie, niestety kolejka jest jedna, więc najpierw time walka dokończymy, bo tu nam zostały dwie instancje do zrobienia z time walka. No i pomalutku trzeba tutaj sobie szykować do aren, do Filmix Aren i z BG. Chociaż ostatnio mieliśmy tak, że ciężko, o, już mamy, ciężko było nam się zgadać, żeby coś zagrać, bo niektórzy też pracują, wiecie, o co chodzi. O, magister teraz, czyli będzie w miarę szybka ta instancja. Teraz time walki są na The Burning Crusade, więc wszyscy tu jesteśmy na 30 levelu gdzieś, więc będziemy sobie tutaj te time walki tak pykać. Też tutaj już jakiś ziomek leci na hardkorze. Fajnie, tylko muszą wziąć pod uwagę taką, że oni nie są tacy mocni, jak byli tutaj. Ohohohoho. Będzie grubo, powiem wam tylko tyle. Gość, aha, bo gość wszystko puluje, dobra, dobra, już rozumiem, co on chce zrobić. Okej. Okay. Ty wszystko chcesz w jedno miejsce? Chyba tak. Tutaj widzę, że on taki już totalny kiting, nie, robi. Nie mów, że on to zrobił. O jest. Gość zrobił tak, że poszedł bossa. O jest, co za gość. Widać, że niektóre nubki tutaj nie mają bladego pojęcia. O, jeszcze Bloodlusta podpaliłeś, dobrze. Palcie to. Ja tu zostałem z healerem, a oni sobie czaskają solo. O, bardzo, bardzo logicznie. Tanku ze stomp, Uira. O, coś tutaj jeszcze mam, tak? A już tam jest, zdążył mag z DK-em do niego, bo ja myślałem, że my po prostu jeszcze tu zbijemy i dopiero wyjdziemy, ale widzę, że już totalnie lecimy hardcore. No. Ja czasem tak bywa niestety. No, ale wiecie, to w sumie z drugiej strony to jest time walk, jak są jacyś ogarnięci gracze, tak jak tutaj widzę, że gość chce rozwalić system totalnie, no to to będą szybkie szpile. Wiadomo, jestem nieprzyzwyczajony, bo już dawno nie grałem na jakimś tam poziomie lepszym. No i lecimy, ogień. Ja uwielbiam, powiem wam, jak tankowie, o orb, to ja dostałem, super, jak tankowie tankują na schodach, nie zejdą albo na pewno nie powiedzą, że wsadzimy niżej czy coś, po prostu lecimy ogień i tyle, nie?
Czasem kaster ma przerąbane. Jak Melas, to wiecie, Melas to jest w domu. Tutaj pewnie zrobi zaraz znowu Happy Pula. Musi się czuć gość mega pewnie, nie? To się przeważnie to kajtowało. Ale to już jest taki tam level, że się to może spadać jak to. Tam ziomeczka, która atakuje, dostał interrupta od któregoś z Melasów. Pum, 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 pum. Pulniemy coś jeszcze? Nie, Starfall nie powinien pulnąć nic więcej. A jednak, czyżbym zrobił Happy Pula? LOL. A ponoć poprawili to, no, poprawili. Tylko na innych, na wszystkich instancjach. Chyba dalej, tu akurat Starfall chyba się zachowuje tak samo, jak zachowywał się, no kiedyś, nie? Że wrzucisz Starfalla i on bije wszystko na obko. A normalnie teraz na grze, jak grałem te nowe długi, to tak to nie działa, nie? To działa totalnie inaczej. Chyba, że to ktoś inny pulnął, no ale agro było na mnie, więc obstawiam, że to moja wina. Ale zbiliśmy to bardzo szybko. Magi są OP. Gość już tutaj leci. O jest, czemu ja tego nie mogę puścić na ten, dobra. Dalej mi się pojawia to, a nie powinno mi się, bo ja to wyłączyłem. O, trinket, 5, 5, 4. 4. Czy to będzie jakiś boost? To wyłączyć tą week hour, bo przedtem się nie pojawiała, potem był jakiś update, no, to trzeba się załączać. A, już jesteśmy przy tym, super. Lecimy, panie. Panie, kolego, lecimy. Pyk, F1, pyk. Trzeba będzie nas do góry wrzucać. Lecimy, Starfale, Moonfire, wszystko, pyk. Dobra, już się nie ruszam, bo to... O, hura! Dawaj, co tam masz? Chyba pamiętam, że tu się też chodziło i dropiło jakiegoś mounta. Chyba to jakieś tam bot konkurę się dropiło, jak dobrze pamiętam. O, już kolega wyszedł, czyli... Teleportujemy się out i jeszcze raz zapisujemy na Timeuka. Potem przelecimy sobie jeszcze może jakiegoś dunga i oddzielnie zrobię wam filmik z delwów, bo też te delwy muszę zacząć robić, bo tam oczywiście ostatnio nie zrobiłem, więc popłynąłem. Aha, źle. Tak. Co tutaj mamy zrobić? Aha, bo wziąłem tego ziomeczka. Coś tu musimy zrobić, coś kliknąć. Okej. Okay. A te zagadki, fajnie. Mamy zagadki, to jest jeden z takich fajniejszych moim zdaniem questów. Nie, to będzie tu. I to tu. Jeden z takich fajniejszych daily. Tu idzie tu. I mamy. I ostatnie, pewnie jakieś trudniejsze. Aha. Co to wymyśli? To tak. To tak. Okej. Okay. Tak. I gdone. Nie zaprocentowało. Myślałem, że coś zaprocentuje, wiecie. Teraz poczekamy jeszcze na jednego dunga. Już mamy tutaj delwa do zrobienia obok. Zrobimy lub też jeszcze pójdziemy na heroika jednego. Mytiki też zacznę coś tam pogrywać, no bo chciałem zobaczyć, jak te mytiki ogólnie na zarówki działają. Może mnie wezmą, wiecie. no, chciałbym tam na te zarówki polecieć, zobaczyć, jak to wygląda.
Ale też no wiem, że musi być ten jakiś tam gear w miarę dobry. A jak nie, to zanim pójdziemy na Mythic Plusy, to jeszcze zrobimy odcinek bezpośrednio z Rightfindera. Bo nie wiem, czy wiecie, już mamy teraz drugi stage otwartej nowej instancji, więc fajnie by było coś tam na temat tych bossów wiedzieć i polecieć sobie taktycznie. Więc zobaczymy. Ostatnią instancję robimy. To jest Botanika. Kurde, powiem wam, że kiedyś na TBC się przesiadywaliśmy, no nie, sorry, nie potrzebuję tego. Przesiadywaliśmy tu tyle godzin. Robiliśmy tam questy, naprawdę to, co tam było w tamtym okresie, jeżeli chodzi o WoWa, to no TBC, WoW, Cataclysm, to Legion, to dla mnie jeden z lepszych dodatków, jakie Blizzard w ogóle wypuścił. Akurat no jeszcze teraz ten dodatek tutaj, TWW, Wrath Witching, to jest taki, no jeszcze mi nie przekonuje, może jak pójdę na Rightfindera, na jakieś instancje, to tam z chęcią tam coś puścimy temat, ale zobaczymy. Ale piękne, kiedyś czasy walczenie o, wiecie, o Real Firsty, o bycie przez cały czas w topówce, bo tak można powiedzieć, że tam był taki okres, że byliśmy jako gildia Signum, czy tam potem Deliverance, czy też poziom o nieba zmienili jeszcze, nie, zmienili, nie, tak, Deliverance, potem jeszcze była zmiana, no ogólnie te gildie były naprawdę topem. Ja pamiętam takie gildie jak Error Cult, Accidentali, no, to są Signum, Innomit, Accidentali, Error Cult, to były chyba najlepsze gildie, jakie polska scena World of Warcraft miała. No i oczywiście Deliverance, bo tam była bardzo, bardzo fajna, mocna ekipa. Też tam sobie fajnie radzili. Więc jeszcze Nocwór, pamiętam, to prowadził tą gildię z Zinem, chociaż tam Zin, to tam Zina było mniej, z tego co pamiętam. Ale no naprawdę, no nie wiem, czy teraz są jakieś polskie gildie, które są tak, były w takim ścisłym topie, gdzie no kiedyś mi się zdaje, że tych gildii było, wiecie, było więcej i taki prestiż bycia w top 20, top 50 był inny. Ciężej byłoby osiągnąć, wtedy chyba mi się zdaje, że było ciężej osiągnąć ten pułap, żeby być w tej top 20, top 30, chociaż no my pamiętam, rajdowaliśmy po chyba 7 na 7, 6 na 7. No, można powiedzieć, że rajdowaliśmy jak gildie takie zawodowe, gdzie jeszcze tam, wiecie, dobre pieniążki miały, nie? My tam nie mieliśmy jakichś sponsorów dużych, wiadomo, że tam trafili się za jakieś reklamy, jakieś prepaidy, no to coś takiego się trafiało. Ale no, wiem, że chyba taki w tym momencie, jakby tak podsumować, chyba kto najwięcej Real Firstów, albo kto najbardziej by takim, chyba najlepszą polską gildią, no to chyba można tutaj między Accidentali a Error Code wybierać. Tak mi się zdaje, że nawet może Error Code byłoby w pewnym momencie takim chyba ścisłym topem, jeżeli chodzi o to. Tak mi się zdaje, że oni chyba zdobyli więcej Error Code'ów przez te wszystkie dodatki niż ACC. Chociaż no też porównywanie teraz, wiadomo, te mechaników teraz jest więcej, ale też jest więcej takich możliwości, żeby, no wiecie, wchodzimy sobie w danego bossa, już mniej więcej wiemy, jak on się nazywa, wiemy wszystkim jego skille, jakie on ma skille, jakie skille jego robią i co robią, i już mniej więcej można sobie przygotować taktykę, co zrobimy, co użyjemy, jakich CD-ków, wiecie, już najlepsi tak już to rozgrywają, nie? A kiedyś tego tak nie było niedostępnego, musiałeś wejść na peterkę, te peterki też nie zawsze były, albo jak były, to były w większości pobugowane, albo różnie z tym było. Więc tak naprawdę tak ogrywałeś to na normalu i w heroiku, bo mityczne wersje chyba weszły gdzieś w, nie w Kata, ale chyba w Pandarii? Może w Pandarii weszły mityki? Ciężko mi sobie powiedzieć, bo nie pamiętam. Ale no była różnica, wiecie, w samym tym, jak no jak te ogólnie wyglądały, nie? Jak wyglądało przygotowanie, nie? Mi się zdaje, że było mniej mechanik, ale było ciężej się, wiecie, dostać. Oho, tam mroził mnie gnojek. Dobra, wypuszczać mnie, chamy. Dobra, nie chcę kolejnego.
Było trzeba sobie było odłajpić, żeby tam ogarnąć. Zresztą nie wiem chyba, czy do teraz Lich King w wersji tym hard modowej, tej najmocniejszej, nie był chyba najtrudniejszym bossem, jaki w ogóle był, więc ciężko mi jest powiedzieć w tym momencie. Ale mi się zdaje, że Lich King był taki na tym właśnie bez buffów. Na takich temach, jakby tak powiedzieć, no słabszych, był chyba najtrudniejszy, bo tam wiesz, że było dużo dni wipeja na tym Lich Kingu. Więc chyba tak było, bo nie wiem, czy potem jeszcze chyba była na Fire Emblem, chyba coś było, wiem, że długo robili z Ragnarosem, tak? Ragnarosem. Więc ciężko mi tak określić, ale mi się wydaje, że Lich King to był chyba taki najtrudniejszy i najdłuższy boss, gdzie gildie zagraniczne, jak i polskie sobie z nim po prostu no dłużej, że tak powiem, nie, że nie radziły, ale dłużej się z tym bawiły, nie? Tak ogólnie bywa. Dużo by opowiadać, bo naprawdę gdybym chciał, to mógłbym naprawdę dużo opowiedzieć ogólnie, co kiedyś było, jak to wyglądało i tak dalej, bo naprawdę dużą wiedzę mam na ten temat, w sumie od klasika. Gdzie w sumie na klasiku aż tak bardzo polskim gildiami się nie interesowałem, ale jestem graczem od klasika w World of Warcraft. Czasem po prostu, no wiadomo, miałem na głowie mocny hardcore progress, a czasem miałem po prostu głównie takie free-to-playowanie lub też PvP granie na pełnym chillu. Bo nie powiem, że nie, bo tak było. Time Silence'a. Nie, Stompa. To jest chyba jako Silence traktowane. Oj nie, mi się pysie. Ja już swoje zrobiłem, już mi się nie chce iść tam znowu na to. Wybaczcie. Delwa mam odblokowanego. Teleport. Opa. Wybaczcie, kochani. Miło było, ale się skończyło. Zobaczymy sobie jeszcze na heroika, żeby ten filmik tam mniej więcej zobaczyć. Dalej mi tutaj spam. Udamy sobie questa, a w międzyczasie sobie filmy przyjrzymy się, jakie są te. Mythic plusy, problem Mythic plus. Ale jeszcze mi się zdaje, że nie mam już na to jakiegoś tam gear. Idziemy sobie na heroika. Idziemy oddać questy. Skoczymy jeszcze do innych krajów, no i muszę tam powolutku robić jeszcze questy, bo ja wiecie, nie mam dużo podblokowanych, bo ja głównie się skupiłem na levelowaniu, ubieraniu PvP gear. Nie... Normalnie jak grałem PvE i cisnąłem, wiecie, tam, żeby być w tej topówce, no to nie to, że wszystko było już przygotowane, nie to, że byłeś przygotowany ze wszystkim, jeżeli chodzi o dodatek, że zanim on wyszedł, wiedziałeś, co będziesz robił, co będziesz po kolei robił. No, ja w sumie od Shadowlands to był taki pierwszy dodatek, gdzie ja w ogóle nie byłem przygotowany do gry. Czyli Shadowlands, potem Dragonflighty, chociaż do dragonów troszeczkę się już mogę powiedzieć, że w miarę przygotowałem tak lepiej niż na przykład do tego dodatku. I już wiedziałem, że jest okej, okay, nie? My tam do tego. Lecz no, Shadowlands to było w ogóle tak. Weszłem, zacząłem grać. W ogóle na Dragonflightach nie grałem sobą, na Dragonflightach byłem głównie graczem PvP, gdzie latałem Demon Hunterem. Bardzo mi się miło grało DH-em, DH był bardzo mocny. Też się troszeczkę uczyłem niektórych rzeczy tam od takiego gracza Polaka, który miał naprawdę bardzo dobrą wiedzę, jeżeli chodzi o to, jeżeli o grę. Więc no wiadomo, człowiek się zawsze coś tam uczy. Może weak aurę wywalimy, co mi tam męczy mnie. Nie zaraz będzie mi jak ja to jak zacznę tam coś w nich grzebać. O, to. Po co mi to? Nie chciałem tego, ja to kasowałem. No, jest gites. W międzyczasie jak lecimy mamy pyk. Aha, no tak, teraz nie mogę sobie otworzyć tych. A, to jest jakieś 5, 9, 7 item level. Może coś ładnego poleci do PvE. Może jakaś broń, panie i panowie. Oj. Jakbym mógł gdzieś tam pograć jakieś rajdy Normal i Heroic z jakimś graczem, oczywiście jak zdobyłem Regrisencie, bym sobie tam pograł.
coś polatał. Zobaczył w ogóle, jak mój komp sobie da radę. Chociaż mi się zdaje, że tutaj będzie. Oho. Klasyka. List stwierdził. Tak. I to jest klasyka World of Warcraft. Tak. Że wyskakują błędy. Więc włączymy jeszcze raz. Ale powiem wam, że to jest dość ciekawe, nie? Że się tak dzieje, nie? To jest dość ciekawe, że tak się dzieje, że jak właśnie latasz, to Blizzard dalej nie poprawia takich rzeczy, nie? To jest no chyba od, nie wiem, od kiedy zaczęli kombinować z różnymi tam rzeczami, Dragonflight, Legiony, nawet na TBC i jakby tak powiedzieć tym podku też były takie różne akcje, że wchodziłeś w portal, nagle miałeś DC, bo coś tam nie wyrabiało, tak twierdził oczywiście Blizzard. No ale tu jest po raz kolejny taka sytuacja. Wiem, że nasza dolanca też jak się wskakiwało, wiecie, tam w dół, żeby zlecieć do The Muff, to też bum, nie można było jakby tak powiedzieć, wziąć i nagle się pojawić, bo nagle nie załadował ci się screen, bo jakiś tam problem był pamięci, jak to tak nazywali chyba pieszczotliwie. No ale no, my tutaj już jesteśmy, więc no jest ciekawie bardzo. I powiem wam, że chyba też nagramy sobie odcinek może, jak teraz polskie gildie sobie radzą, bo miałem taki plan, żeby zrobić jakiś wywiad z polskimi gildiami, które tam walczą o topówkę. Ogólnie musiałbym przejrzeć, czy tam jakoś z graczy starszych kojarzy, albo kogoś tam zarządza, bo nie będę ukrywał, no trochę minęło, kiedy ja grałem, bo ja w sumie powiem wam szczerze, po teraz jak wróciłem tutaj na w Radowy Wit, to ja w sumie 2 lata gdzieś nie grałem. W ogóle na Dragonflight grałem tylko początek, a potem odszedłem od tego, bo no grupa RBG się nam nie zawsze zgadywała, a ręki były takie se, też ciężko było mieć cały skład. A my tych plusów, to wiadomo, pewnie osiągnąłem do takiego poziomu, że potem, żeby coś osiągnąć, żeby coś gdzieś być wyżej, no to naprawdę musiałeś z kimś zagrać dobry klucz, albo nie wiem, po prostu musiałby ci udać po prostu dobić MMR, bo tam tak straczyli później na te MMR-y, że ja w pewnym momencie stanąłem w miejscu i stwierdziłem, że już mi to nie daje, wiecie, frajdy. I Dragonflight jest online. Tym bardziej, że zacząłem grać Rise of Kingdoms, był też w FIFA w międzyczasie, więc no teraz jak wróciłem, no na razie mam chęć z tą grę, fajnie, że tam jakieś arenki pogrywamy. Nie jesteśmy jakiś tam koks graczami do aren. Gram po prostu ze znajomymi for fun. W sumie dzisiaj myślałem, że coś pograć, ale nie wiem, czy Holy Lixo jest. Holy Lixo chyba nawet dzisiaj nie ma, więc trochę Liptown. No ale jak coś, to tam będzie, jak będę miał jakieś arenki, to wam nagram filmik. Co mi tutaj chcesz zmienić? Nie chcę PvP Starfall. O jest. Ja chcę Bala. PvE Bala. To masz inne talenty, mam, ale na razie na tych lecę. To szukasz mi? Daj, szukasz ziomeczków. Dunga, dobrze. A tutaj jest ten Echo Kara, zrobię bić. Tu mam, to chyba wiem, że zacząłem robić. To muszę zacząć dalej robić tego questa. To jest jakieś. Dobra, to co to jest? Tego chyba nie potrzebuję. To jest PG, to będę musiał zrobić. Pobierałem tygi. O, to by było fajnie zrobić, ale ciężko, wiem, że tam jest różnie. No i tutaj też trzeba zrobić. Diagnostik, jakiś tam, aha, jakiś tam robiłem questy. No i w sumie wypadałoby chyba kampanię też skończyć, bo ja kampanię w ogóle nie zrobiłem. bo to jest instancja, dlatego mnie to rzucił. Dobra, co tutaj mamy? Aha, TKE. Wow, Druid, The Quick, Druid, Invoke Power. Hej, hej. Fajny item, fajny trinket. Fajny. Dawaj mi, nie, ten trinket. Trinket. Ty widzicie? Jestem ślepy. O. No i teraz powiedzcie, który będzie lepszy, bo ten daje, co tam daje? Shadow Damage 98, tu jest.
Tylko tu mam więcej intelektu, tutaj dobra, tu lecimy. I to jest też cudek, ale to daje hejsta, panie i panowie. Hejścik props leci na hejścik. Dimity Calldown. Celestialem. Ja makro nie zrobię, on tutaj się wariuje to makro. Jeszcze tam mam makro. Ej. Mikrofonie, nie wariuj mnie. Patrzcie, co mi mikrofon wariuje. Mikrofon być, chce być coraz niżej. Tak będzie chyba lepiej. O, dobra. Teraz jest dużo lepiej. Ten mikrofon nie wariuje mi. Nie. Ja to nie tak miałem to ogarnąć. Tutaj mamy to, tu mamy to. Trinket jest, ale potrzebuję makro. Malfurion makro convoke. A, bo ja to próbowałem tak jeszcze zrobić. Dobra, ale tu damy use. Use 13. Zobaczymy, czy to pójdzie, nie? Wiecie? Zaraz się gdzieś tam jakąś elitę znajdzie i odpalimy. Na razie idziemy tam tego questa gdzieś oddać, bo tam mnie zaraz ktoś prześwięci. A, i tam mam jeszcze jedną skrzynkę. Wow, Explorer! Ja jestem Explorerem. Kiedyś pamiętam, ile się latało, żeby tego Explorera zrobić. Co to jest? Dobra, gdzie ty, Marian, jesteś? Nie, nie, tutaj cię nie ma. A, tu gdzieś jesteś. Dobra, tu jesteś, misia pysia. I co, ty mi dajesz jakiegoś kolejnego questa? Dobra, będziemy to robić. Ja muszę tu questy porobić, bo jestem totalnie w czterech literach, nie? Ja bym chciał na jakiejś elicie coś sprawdzić. Elita, pojaw się. Elita jakaś. Wiem, że to są te, ale co mi to da? Jak odpalę się w jakiegoś moba? Dobra, trinket? Poszedł trinket, dobrze. Dobra, hejs wyższy. Jest hejs wyższy, dobrze, jest dobrze. Dobrze. Enter. Tam, Heroic Dungeon. Lecimy. Dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek, wybaczcie, ale będziecie mieli dzisiaj Time Walkie, Heroic. Może jeszcze nagram oddzielny ten. Mist 2, kurde, zagrałbym z chłopakami, tylko nie mam item levelu. Muszę się tam podpytać, czy mnie wezmą na M plusa jakiegoś. Koledzy, nie wiecie co. Co tutaj mamy? Kolejny trinket, kurde, 603. Lecimy, let's go. O kurde, dwa trinkety i to na juzie, tak trochę ślipa, no ale dropią, no to dropią, save'ujemy to. No ten jest pod ten, tak będę palił. To tutaj nie ma. Aha. Czekaj, bo ziomek nie chciał, czyli poszedłem. Poszedłem sobie na ten, nie? No, czyli poszedłem sobie. Kurde, fajnie, hejst. Ja propsuję taki ten, coś, bo to on odpala, daje intelek odpala. No. Po kolei. Chociaż nie lubię mieć dwóch tyle na bumkinie, nie lubię, nigdy nie lubiłem mieć dwóch trinketów na Jusie, nie? Dobra, już że tutaj mnie czekam, no to zrobimy to do końca. A to jest odpalane, okej. Okej, to tu idziemy. Czy ja to już grałem? To są statki. O, i tutaj przynubimy. Powiem wam, że tu przynubimy na 100%, bo ja nawet nie wiem, co tu się dzieje. To będzie noob power jak nic, nie? To jest to? Nie, to jest jeszcze inaczej, dobra. Bo są jakieś tam się skacze po statkach, jak to muszę w ogóle oglądać, jak to się robi, bo nie mam tego pojęcia, nie? 603, no fajnie. No podoba, zaczyna mi się podobać ta gra. Jestem, i propsuję ją. Dobrze. Wciśniemy DPS-y. Dobra, co mnie tu bijesz? Aha. Ele tu chyba się odpalił w to, nie? Co to jest za Ele? A już nie mam tego, jaki... Aha, 5. A kiedyś miałem tak... O, jest i ten level.
To są jakieś gladiatory. Nie, to będzie chyba to, że ja będę chyba biegał rzeczywiście. Znaczy w sensie, no. Kurde. Ja tu potrzebuję information, co ja mam robić, bo ja nie mam żadnego pojęcia. Ty, ale jak nie wiem, czy widzieliście, ale ja tutaj normalnie nawet jak odpalam Starfala, to... A, tu jest Enf i Stem. No nie, no to wiem, że oni są mocniejsi. Mam się zobaczyć, co oni tu będą robić. Aha, sam używają tego. Ile są tu? Aha, to wystarczyło ten. Dobra, to ja się już tutaj palę, mi się pysie. O kurde, ale mi się zbugował ten. Dobra. O, spieprzamy, lecimy z powrotem. Tutaj, czy tam? Tu chyba. A, tu, dobrze. Czyli coś tam już ogarniamy. Tematy, nie wiem, czy to akurat pomoże. Dobra. Tu się oddalę, żeby ich nie wybiło. Dobra. Nic się nie stało chłopakom. Ja chyba muszę sobie przejrzeć buildy pod Mythic Plusem dla Sowy, bo wiem, że Sowa tutaj jest taki temat. Dobra, ziomeczku prowadź. Dobra, już mi... Patrz, dalej mi się to pojawi, widzicie to? O, nieładnie. I co, bosik? Dobra, lecimy. Przynubiłem, bo to będzie rosło. Aha. Aha, dobra. Dobra, latamy i wracamy, dobra. Podoba mi się to. Nie mogę odpalić mojej podpałki? Żeśmy mieli dobić przed tym. Ale bullshit. Ja nie mogę odpalić się w ogóle. Coś mi tutaj nie pasuje, ta odpałka moja. Spellbook. Był. Aha. Ale dziwnie działa to. Muszę jakoś to inaczej ogarnąć z tą odpałką. Gdzie oni są? Tu są. Szymeczki, poczekajcie, ja tutaj z wami. Odepnę wam, niech nie kastują. Aha, teraz odepnąłem. Jest tu na zostali? Nie lubię na tych schodach, oho. On tutaj kurde takich utrzymał. Do not have.
Doty, 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 doty. Centralnie muszę sobie zmienić ten talent, nie? Bo czy to talenty? Myślę, że ja powinien totalnie inaczej grać talenty tutaj. Nie na Starfala, jakby tak powiedzieć, nie iść to. Przejrzeć, jakie są talenty na ogólnie BG. To nie był boss, nie? Nie. Aha, czy musimy wybić chyba te wszystkie boki? Aha, okej. Teraz pytanie, czy ja zrobiłem heavy pulla, czy oni chłopaki zrobili heavy pulla? Ale wypadałoby tu wejść. On nie jest not ready. A to makro nie działa dobrze. To źle, ale trzeba potrenować nad rotacją chyba, tak mi się zdaje. No mi się pisze wyprowadzić, bo ja tu jestem pierwszy raz. Frontale, Boże święty. Ło, ale poszła kulka. Bo to jakaś elita jest, tak? A podleczymy trochę i trochę. Może tym. Lightning Bolt, pyk. Co to jest? Ło, uś. Fuks, fuks. Fuks. No. To jest boss już teraz? A, boss, no. Czy już wiemy mniej więcej, jakie będą te? Lecimy. A ja odpalałem swoje stateki. O, ring. Jaki ring? Heroic. 580. Ale tu znosi. Co to jest? A, walczymy jakimś mietkiem, który mnie tutaj chce zaatakować. No, kończysz. Waść. O! A, już tam w rutach. Paru tutaj nie działają, widzieliście to?
Dobrze, o, jest bosik. Czyli to będę miał dotę, ale dałem tyłka. Nie wiem jak to wyratować, nie? Dobra, poszło w drugą stronę. Ale za 4.30. Trzeba się tutaj zbroić cierpliwość. Wiem, że daje złą rotację. Dobra, źle dałem. Mogłem odejść tam bardziej na lewo. To byłoby dużo wygodniej. Gdzie uciekasz? Chodź tutaj. Gdzie on leci? A czy gdzie on chce się bić, nie? Nie powiem. Tu podoba mi się to. W sensie ta instancja, jak ona tu wygląda, nie? O, już jesteśmy w jakimś dark place'ie. O! Wow! No to coś zrobiłeś, ale leciałem za nim. Czyli musiałem lecieć jakoś inaczej, nie? Źle zrobiłem. Poleciałem pewnie, jak już był Stark, to powinien polecieć inaczej. Mój błąd, panie i panowie. A nie mają chłopaki tego RS-a. No. Muszę sobie radzić bez mojego dipsa. Chociaż na single tu fajnie się chodziło, gorzej całe. Co ja zrobiłem z tego? Gdzie poleciałem? Poleciałem przed tankiem? Poleciałem ten? Może poleciałem tą górą i oberwałem, powinien lecieć inaczej. Powiem wam szczerze, że nie mam bladego pojęcia, jak to wygląda tutaj. Ale no, mój fail, nie? Bo pierwszy raz gram tą instancję, więc nie mam bladego pojęcia, jak tutaj powinno wyglądać. Ale widzę, że im ciężko to schodzi. Pewnie by się im przydał mój dips, ale nie, bo on do 50%, czyli szybko. Dobra, no ja tutaj zrobiłem faux pas, wybaczcie. You done it, champion. Co tam zostało? Hello, mam maila. I co tam drugie było? Też mail? Serio? A nie, bo single. Verse mastery, GZ, ziomeczku. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj co mamy? Wersja też są sobie verse mastery. O, niby to jest tam coś lepsze. Tu mamy jeszcze socket. A, nieważne. Ogólnie tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o World of Warcraft. Wybaczcie za ostatni fail. Pierwszy raz byłem na tej stacji, więc naprawdę nie mam bladego pojęcia, jak się tam leci. No wywaliłem się jak ciapa. Kolejny zrobimy filmiki na pewno tam, jeżeli Delwy, Raidfindery, więc czekajcie na nie. Do zobaczenia. Hejo!